Na tym etapie prawdopodobnie wiecie już, co to jest zaokrąglanie, i podejrzewam, że ćwiczyliście już zaokrąglanie do dziesiątek. Teraz poćwiczymy inny sposób zaokrąglania. Poćwiczymy zaokrąglanie do setek. Zacznijmy od przykładu. Przekonacie się, że zaokrąglanie do setek jest bardzo podobne do zaokrąglania do dziesiątek. Sprawdzamy tylko cyfry na innych pozycjach. 345 i chcemy zaokrąglić tę liczbę do setek. Wiem, że jeszcze nie powiedziałem, jak zaokrąglać do setek, ale zatrzymajcie teraz film i spróbujcie intuicyjnie zaokrąglić tę liczbę do najbliższej setki. No to tak. Pierwsze, co robimy, to sprawdzamy cyfrę na pozycji setek. 345 to 3 setki, 4 dziesiątki i 5 jedności. Dla liczby 345 najbliższą, mniejszą setką jest 300. 3 setki, zero dziesiątek i 0,1. Pełna wielokrotność 100 leżąca bezpośrednio powyżej 345 to 4 setki. 345 znajduje się pomiędzy 3 setkami i 4 setkami. I w takim razie, żeby zaokrąglić 345 do setek, musimy wybrać jedną z tych dwóch najbliższych pełnych setek, mniejszej i większej od 345. Żeby wybrać tę właściwą liczbę setek, musimy zastanowić się, czy 345 leży bliżej 400, czy bliżej 300. Dla ułatwienia narysujmy oś liczbową. Zacznijmy na osi od 200. 300 i tutaj 400. Zaznaczmy środek odległości pomiędzy 300 i 400. Tu będzie 350. Tu też możemy zaznaczyć 50. -tkę. 345. To trochę mniej niż 350. Tutaj. Do której pełnej setki ten punkt ma bliżej? Do 300 czy do 400? 350 leży dokładnie w środku: 50 od 300 i 50 od 400. W takim razie 345 leży trochę bliżej 300. I w takim razie, w tym przypadku zaokrąglimy 345 w dół do 300. Inaczej możemy to zadanie rozwiązać tak, podobnie jak to było przy zaokrąglaniu do dziesiątek, że jeżeli zaokrąglamy do setek i liczba setek wynosi 3, to zaokrąglimy do 3 setek albo do czterech setek. I żeby zdecydować, czy do 3, czy do czterech, musimy przesunąć się o jedną pozycję w prawo w stronę mniejszych wartości i sprawdzić cyfrę na pozycji dziesiątek. I jeżeli cyfra na pozycji dziesiątek jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół, a jeżeli jest większa niż lub równa 5, to zaokrąglamy w górę. W liczbie 345 cyfra dziesiątek jest mniejsza niż 5, czyli zaokrąglimy w dół. Gdybyśmy zaokrąglali np. 365, to liczba dziesiątek byłaby większa lub równa 5 i wtedy zaokrąglilibyśmy w górę. I ma to sens, bo 365 byłoby na osi liczbowej gdzieś tutaj, a stąd jest bliżej do 400 niż do 300. Zróbmy jeszcze jeden przykład i rozwiążmy go dwoma sposobami, porównując odpowiednią cyfrę z piątką i na osi liczbowej. Niech będzie jakaś liczba czterocyfrowa, na przykład 7652. Zatrzymajcie jeszcze raz to wideo i najpierw spróbujcie sami zaokrąglić tę liczbę do setek. No to teraz razem. Sprawdzamy pozycję setek. To jest pozycja setek. Możemy tę liczbę zinterpretować jako 76 setek i tak dalej, albo inaczej jako 76 setek i tak dalej. Jakie w takim razie pełne setki leżą najbliżej tej liczby? Obojętnie czy zinterpretujemy tę liczbę jako 76 setek 5 dziesiątek i dwie jedności, czy 76 setek. 5 dziesiątek i dwie jedności, to liczba setek bezpośrednio mniejsza od tej liczby to 76 setek albo 7 tysięcy sześć setek, a liczba setek bezpośrednio większa od tej liczby, najbliższa większa, to o 1 więcej. O jedną setkę więcej. Do tej szóstki dodajemy 1, czyli 77 setek, do której z tych liczb powinniśmy zaokrąglić? Możemy skorzystać z techniki, o której przed chwilą mówiliśmy. Sprawdzamy pozycję o jeden niższą od setek, czyli pozycję dziesiątek, i pytamy, czy ta cyfra jest większa lub równa 5. Jeżeli jest, to zaokrąglamy w górę, a jeżeli jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół. Cyfra dziesiątek jest większa lub równa 5. Jest równa 5. I w takim razie zaokrąglamy w górę. Do 7700. I możemy również przedstawić tę sytuację na osi liczbowej 7500, 7600, 7700. Tutaj niech będzie 7650 w środku między tymi dwoma, a 7652 będzie leżało na osi trochę bardziej w prawo. I na osi, jeżeli liczba leży dokładnie po środku pełnych setek albo po prawej stronie środka pomiędzy pełnymi setkami, to zaokrąglamy w górę, w tym przypadku do 7700. No i zgadza się z tym, co zrobiliśmy przed chwilą. Może jeszcze jeden ciekawy przykład. Powiedzmy, że chcemy zaokrąglić do setek liczbę 982. Ile to będzie? Jak poprzednio, sprawdzamy pozycję setek, jaka pełna liczba setek leży bezpośrednio poniżej 982. Jeżeli pozbędziemy się tej końcówki mniejszej od 100, tych 82, to zostanie 9 setek, czyli jeśli zaokrąglimy w dół, to będzie to 900. A jeżeli zaokrąglimy w górę, to jaka pełna liczba setek leży bezpośrednio powyżej tej liczby? Od 9 setek, jeżeli pójdziemy w górę, to następna jest dziesiątka, 10 setek, a 10 setek to to samo co 1000. I dlatego chciałem pokazać wam ten przykład, że jeżeli w takim przypadku jak ten zaokrąglamy w górę, to następna liczba całych setek to 10, czyli inaczej 1000. I widać wyraźnie, że jeżeli sprawdzimy cyfrę na pozycji dziesiątek, to 8 jest większe lub równe 5, więc zaokrąglamy w górę. Czyli 982 zaokrąglone do setek to 1000.